Tak, no to witam was dzisiaj z terenu Wisły Łabajowa. Ostatnio skiraliza tutaj była i dzisiaj są skitury tutaj. Wilgocie już praktycznie zero śniegu, lało w tym tygodniu nawet, a tutaj mamy zupełnie inny krajobraz. Niestety z podjazdem jest tutaj problem. Lód na tej drodze jest. Ja tu podjechał autem, ale problem jest taki, że droga odśnieżona. Ale parkingi już niestety nie. Dopiero teraz chyba je odśnieżają. A stok czynny od 8. A już jest 9, a oni dopiero teraz parkingi odświeżają. Gratulacje. Zapowiada się dzisiaj fajna pogoda na skitury. No ktoś by powiedział, no czemu na skirajza nie przyjechałeś? Ale cholera jasna, w końcu po coś, że chce skitury kupił, nie? Nie po to, żeby mi leżały w garażu. Dobrze. Dzisiaj tak rekreacyjnie, żeby się nie spocić za bardzo, bo omikron szaleje. Wiecie, z tymi omikronami to nie ma żartu. Tak, idę sobie jakąś wróżką od wyciągu talerzykowego na stożek. Cały czas ta kodruszka. Ja, to jest ta, o której wygodą jakże był na skilajdzie, na stożku. Teraz widzę, że tam już jest odklepane, odśnieżone na dół. Moje pytanie brzmi, czy to nie jest przypadkiem też droga do parkingu? Bo tu się chyba okazuje, że jo, teraz praktycznie 1,5 km nadłożył drugi, a można było przecież tutaj. Tak się mi to zdo. Nie chce mi się tam tego sprawdzać. Jest przetarte ratrakiem. Tak, no to jestem na takim trawersie w kierunku małego stożka, do stożka wielkiego. Z tym, że nie idę głównym szlakiem beskidzkim. Czemu? Bo tam jest coś strumo. W końcu nie po darmo ta góra nazywa się Stożek. Na małym stożku Jurzech był przy okazji skiturów ze Soszowa rok temu. No nie rok temu, bo w marcu 2021 Jurzech był. Doszedłem do pewnego miejsca i stwierdziłem, że się wracam. Tam jakieś krzoki były. I w ogóle tutaj mamy jakiś potok i jest zakręt 90 stopni. Widać, że dzisiaj jeszcze tutaj żaden człowiek nie szedł. Ślady są, ale to już dość dobrze było. Piękne zimowe krajobrazy. Fenomenalnie to wygląda. Zero wiatru, cisza, kurczę, zima jest piękna, ale tak o prawdziwo, nie tak o chlapa jak teraz jest w wilgocie. Powiem wam, że wystarczy jechać z Ligoty do Rudzicy i już się zaczyna inny świat.
Rydzica już jest wyżej. No i mamy też zimni, a bo tam wiecie, bo tam strasznie piją w tej miejscowości. No i się muszą w ten sposób dogrzewać. Już takie alkoholowe ciepło to jest fest zdradliwe. Ale nie mi to oceniać. Bo oni się tam w Rudzicy na tym lepiej znają. Ja tam robił przez rok w zakładzie. Nie będę gadać w jakim. Ale tam pili niemiłosiernie. I zwolniłem się. Nie wytrzymałem z tymi pijokami. Teraz pracuję w Międzyrzeczu Górnym. Teraz w zakładzie robię praktycznie to samo co w Rudzicy. Ale tam nie piję. Nawet już wczoraj podwyżka przyznałem. O, teraz mamy podwyżkę, ale do góry. Jak się zobaczymy na drzewie. Moje pytanie jest, jak to robię? Ja tu jest przypadkiem nie był w tym miejscu. Zdaje mi się, że ja. Ale... Może pewnie. LM. Lepiej nie walić. Tak by to był na tym stronie. Jest z tej strony. Tak. Tak teraz do cukieru był przetarty. Oj, tutaj bez foków, bez skiturów, kiepsko sprawa by była. No to jak zawsze, ze Stromizny pozdrawiamy pana Wojtka z Pisarzowic. Zachęcamy też do spacerów. No na rower to w takich warunkach nie, to już jest przesada. Ostatnio pan Wojtek do mnie zadzwonił i gadał mi, jademy na rajza w tym sezonie 22 do Karwiny, do Krzywego Kościoła. Nie ma problemu, panie Wojtku. Ja wiem, kaj to jest. Pozdrawiamy wszystkich widzów, Goczałkowice, Bigotę oczywiście, Miliardowice, ja, Krzynę, a nawet Toronto w Kanadzie. Tak, Toronto w Kanadzie też mnie oglądają. A ja nawet wiem kto, bo ta moja rodzina jest. Łodźcie piorunie, ale się zapotę. Widzicie to? Nawet ta skitura żyła była. Już traktora wyjeżdżona. To sprawdzi się w robocie. Młyna to była wczoraj na stożku. Nie ma dzisiaj żadnego wiatru. Jutro ma być pioruńsko wichura. Zaś. Ale jutro też gro. Gro i huczy. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Tak jest, Jurek Owsiak. Grumy.
Gromy, gromy do końca świata. Jeden dzień dłuży. Zbieramy pieniądze na okulistykę do dzieci. Także dajcie owsiakowi, nie ryzykowi, no owsiakowi. Wiem, że tam cynikierzy go hejtują, nie cierpią, że tam jakieś lewe interesy niby. Ale ja wam powiem jedno. Kiedy się odważy taką akcję zrobić na całą Polskę? Nikt. A to już 30 finał. Także zamknijcie gęby. Nie chcecie, to nie dowejcie. Ja daję. Bo to jest patologia taka, żeby państwo nie mogło finansować takich rzeczy. Także panie Jurku, niech ta orkiestra wam gro. Do końca świata jeden dzień dłużej. Robak gro z wami. Zawsze. Od 30 lat. Od samego początku. Świetna akcja. Opieram. Czy ja już nie doszedł do szlaku? Kurde, ale tu jest pięknie. Ja pierdolę. Chyba leżał. Zajebiście. Granica. A więc to, co przed nami, to już trzech. Fantastycznie. A co, idziemy na szosów? Może na coś zmieni. Dzisiaj mamy inne plany, tu na zasadzie już była z tym grajdem. To oznacza, że mamy na skuturach już zaliczony szlak do Soszowa, do Soszka. Etapa. Ten strum, co widzicie, te trzy kable, co idą, albo i nie widzicie, to jest właśnie strum do skrymiska na stos. Idą turyści, turysta. Stary taki zwyczaj. Tak się godo. W górach.
Tak, no to witam Was na Małym Stożku, osiedle Mały Stożek, tam to wszystko jest. Ja już tam dalej nie idę, tam jest potem Cieślar, Soszów, tam już skitury były. No a to przecież nie o to chodzi, żeby powtarzać trasę. Teraz się muszę trochę wrócić, bo na Stożek jest trochę strome podejście. Także żegnamy się z tym miejscem. Tutaj, jak widzicie, jest ta chałupka. Był tu kiedyś taki pan z piewkiem, bo tu była straż graniczna. I on se tutaj wachował, żeby broń Boże nie przeszli na prawo. Bo po prawej stronie jest Republika Czesku. No i byłyby wtedy nieprzyjemności. Nielegalne przekroczenie granicy. Teraz jest legalne. Strefa Schengen. Więc można łazić. Tyle, że trochę COVID torpeduje sytuację. Ale nie do mnie. Tak, ja sobie idę takim trawersem tutaj. Tu mamy Strom, czyli szlak na Stożek. A więc ten trawers doprowadził mnie na jakiś przetarty szlak. Ja? Tu żeś wyszedł. Dobra. Tak, ja sobie idę już zielonym szlakiem turystycznym na Stożek. Tam widać właśnie Cieślar. Mały Stożek, osiedle, ja tam był. Także idziemy dalej. Na skiturach. Tylko się mi akumulatorki rozładowują dzisiaj. O, jaki widok się odwalił. Fajnie, nie? Bujawica na mnie idzie. Ale widzę już schronisko na stoku. Także super. Chyba zdążę przed tym pojawiciem coś tam gdzieś napić się, odpocząć, odgrzać się trochę i potem zobaczymy co dalej. Jadę w tym schronisku. Ja ostatnio skierajza tutaj była, ostatni film tutaj był. Bujawica idzie. Idzie niedaleko. Ja. Tutaj był szczyt, jest ten z prawej strony, więc teraz by wypadało coś napić, zjeść, bo się należy.
Tak, no to nie byłbyś sobą, gdybyś nie wylazł na szczyt tego stożka. A, dobra, jedzenie było. Kacki z gulaszem. Tradycyjna moja potrawa. Jadło się chopiło kofolą oczywiście. Można rejzować dalej. Chociaż się mi pogoda pieka. Ale takie są prognozy, że się nie pierdzi. Teraz ktoś się spytał, ile mnie to jedzenie kosztowało. 40 zł. Ale powiem tak, nie jest to tanio, ale to idzie na schronisko. Do tych ludzi, co to schronisko utrzymują. Także im warto też dać. Przede wszystkim trzeba promować to, co nasze, tutejsze, śląskie, polskie, a nie jakieś tam Austrię, czy Włochy, czy Alpy. Nie, nie, nie. Siostra tu wczoraj była, nie wylazła na szczyt, ale ona nie ma skitury. A skóry ja mam łatwiej. No to idziemy na szczycie. Stożek wielki zdobyto. Co to za chałupa jest? Stare schronisko na pewno nie. Bo to, którym żeś był, w tym roku ma stulecie. Co to, to na tym słupku jeszcze? Ja, genau. 978 metrów nad poziomem morza. A to jest granica polsko-czesko też. Kiedyś tam najstół. O, widzicie. I mamy też ciekawostka historyczna. Jakieś tu też są ponoć kamienie Komory Cieszyńskiej. Niestety w tym głębokim śniegu raczej znalezienie ich to jest
jak szukanie igły w stogu ściana. 1920 rok, powstanie granicy, jej wyznaczenie. Tu mamy, a tu jeszcze mamy na słupku CS, czyli Czechosłowacja. Tak jest. Minąłech Krykawica. 40 pieśni. Zapuszczymy ich. Widzicie, czerwony szlak to jest główny szlak Beskidzki. A w tej widoczki Bajunia. Tutaj jest granica polsko-czesko. Na słupów już nie widać, tyle śniegu jest. Zamięta piorunowe. Te góry to jest wszystko zamięta. Czyli zaspy po polsku, to się mu zamięta. O, jak tu jest zamięt. Czyli roba musi na niego wyjść. Pięknie. W kierunku Kiczorów idę. Co z tego, że potem się trzeba będzie wracać? Nie ma zwolennikiem takich zajść kajść i wracać tym samym odcinkiem, no ale czasami się nie da. Tym bardziej, że tutaj za bardzo nie znam tego terenu, ale idę szlakiem. Pilnować szlaku i tego chodniczka, to się nie stracę. Poza tym mam jeszcze GPS-a ze sobą. Ale wiecie, jak to w górach z zasięgiem jest. Powinienem mieć jeszcze papierową mapę. Może bushcraftowy tutaj spi jeszcze. Może on w weekendy nie spi. Bushcraftowy był ostatnio w lesie w Beskidzie Żywieckim. Tam spał, w głębokim śniegu. Kałki. Fajne. Kurczę, szkoda, że mi się pogoda zrąbała. Ale cóż, zamierzymy dalej. Tu jest kajś od Kiczorów na dół. Czerwony szlak opuszczą teraz. Kieruje się w lewo na taki łącznik między czerwonym szlakiem a niebieskim. Jest tu taki łącznik. I tym łącznikiem pójdę. Tak, no to już moje narty skiturowe zamieniły się w narty zjazdowe. Foki zdjęte i wjeżdżą na trasę narciarską, na nartostradę na stożku. Przejechałem niebieskim szlakiem troszkę, potem zaś takim trawersem, który mnie właśnie tutaj zaprowadził. W nocie tą trasę już, no nie całą oczywiście pojadę. Chyba się mi akumulatorek rozładuje, więc jeśli się nie nagrę całe, to
W poprzednim filmie będziecie mieli. Ja. Okej, nałóż gogle. A więc Jurzak się zamienił w narciarza zjazdowego. Jadę za garnię. Niestety, to jest tylko jeden zjazd. Ale taki był plan na dziś. Thank you.
Tak, tutaj moja skitouring rajza się zaczynała. Dobra, no to z tego miejsca ja już wam wszystkim dziękuję za ta wspólna skitouring rajza. Wszystko było super. Teraz jedynie taki nietakt. I pamiętajcie, gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wspieramy ją na ile się tylko da. Grajmy razem do końca świata, jeden dzień dłużej. Roba zawsze z nimi grał. Zawsze będzie grał. I zawsze będzie ich popierał. Bo robią bardzo dobrze tym dzieciom. Kupują sprzęt do szpitali. Dzięki czemu te dzieci są liczne. Widziałem już taki sprzęt, także to nie jest żadne cygaństwo. Dajcie im tam na licytację do puszki, ciepnicie choćby złotek. Niech Wielka Orkiestra Gronom do końca świata i jeden dzień dłuży. Panie Owsiak, robi Pan naprawdę wspaniałą robotę. I hasło jest takie, nie daj Rydzykowi, daj Owsiakowi. Bo Rydzyk to przechuśto, a Owsiak przynajmniej kupi sprzęt. No to gromy z orkiestrą do końca świata, jeden dzień dłuży. Trzymajmy się wszyscy razem, nie dajmy się zwariować, nie dajmy się omikronom, żadnym ani innym ciplonom, jakimś tam mikronom, jeszcze tam omikronom, ciplonom, czy cholera wie czemu jeszcze, co tam jeszcze, jakie warianty będą. I trzymajmy się razem. Do zaś.